Witajcie w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się tym, jak stworzyć ogród dla niecierpliwych. Pusta działka wokół świeżo wybudowanego domu to przygnębiający widok. Nie macie czasu i ochoty czekać na efekty przez lata? Przygotowaliśmy dla Was garść rozwiązań, jak stworzyć ogród od zera w ekspresowym tempie. Poznajcie sposoby na ogród dla niecierpliwych. Świat pędzi do przodu. Żyjemy coraz szybciej w nieustannym biegu. Mało kto ma chęć i ochotę czekać przez lata na efekty. Dotyczy to również zakładania ogrodu od zera. Na szczęście istnieją ogrodnicze patenty, dzięki którym w kilka dni, a nawet w kilka godzin osiągniecie widoczne efekty. W tym filmie znajdziecie sprytne sposoby, jak przechytrzyć czas z wyszczególnieniem wad i zalet każdego z tych sposobów. Skomponujecie z nich swój własny przepis na ogród dla niecierpliwych, czyli inaczej mówiąc ogród bez czekania. Aby było ciekawiej, w tym filmie postaram się stopniować napięcie. W tym celu uszeregowaliśmy różne pomysły na ogród dla niecierpliwych, w kolejności od najbardziej oczywistych po mniej znane, a jednocześnie niezawodne i wyjątkowo efektowne. A więc jaki jest przepis na ogród dla niecierpliwych? Po pierwsze, drzewa szybko rosnące. To najbardziej oczywiste, ale dość ryzykowne rozwiązanie. Istnieją gatunki i odmiany drzew, które potrafią w kilka lat osiągnąć imponujące rozmiary. Najszybciej rosnące drzewo możliwe do uprawy w naszym klimacie to drzewo tlenowe. Mieszańcowa odmiana pałowni, wyselekcjonowana specjalnie pod kątem błyskawicznego tempa wzrostu. W korzystnych warunkach potrafi urosnąć o 2-3 metry w ciągu roku. Nawiasem mówiąc, inne odmiany pałowni rosną tylko odrobinę wolniej, więc również nadają się do ogrodu dla niecierpliwych. A jeżeli chodzi o inne szybko rosnące drzewa liściaste, to są to m.in. katalpa. I tutaj mam na myśli formę botaniczną, a nie popularną karłowatą odmianę nana, dąb czerwony, klon pospolity i klon jawor oraz lipę, różne gatunki, rodzime i obce. A jeżeli chodzi o drzewa iglaste, to są to m.in. modrzew europejski, daglezja wiecznie zielona, jodła kalifornijska oraz świerk serbski. Ale tutaj uwaga! Sadząc rośliny szybko rosnące, musicie pamiętać, że nie zakończą one wzrostu po osiągnięciu rozmiaru zaplanowanego przez Was. Oznacza to konieczność intensywnego cięcia nawet kilka razy w roku. Inaczej, po kilku latach konieczna może się okazać pomoc wysięgnika i brygady specjalistów. Kolejnym elementem są ekspansywne byliny, krzewy i pnącza. To samo ryzyko, co w przypadku szybko rosnących drzew, dotyczy bylin i krzewów. Co prawda, kilka sadzonek szybko zarośnie pokaźny obszar, wypełniając rażącą w oczy pustkę, ale niestety na tym nie poprzestaną i ruszą na podbój coraz rozleglejszych obszarów ogrodu. Z czasem czeka Was karczowanie, wyrywanie i niekończące się przycinania. No, chyba że macie naprawdę ogromny teren do zagospodarowania. Przykładowe krzewy szybko rosnące to dereń biały, bezczarny, oraz pęcherznica kalinolistna. Byliny ekspansywne, szybko rozrastające się na boki, to m.in. bodziszek korzeniasty i kantabryjski, gajowiec żółty oraz bambusy drzewiaste. Natomiast pnącza szybko rosnące to winobluszcz, glicynia oraz milin amerykański. Kolejnym rozwiązaniem są jednoroczne kwiaty szybko rosnące. Jest to sposób stosunkowo bezpieczny, ale z drugiej strony krótkoterminowy. Słonecznik, fasola wielokwiatowa czy nasturcja w kilka tygodni rozrastają się do pokaźnych rozmiarów, by zniknąć z ogrodu wraz z końcem sezonu. Z kolei takie rośliny jednoroczne jak facelia błękitna i ogórecznik lekarski rosną dosłownie w oczach. W zaledwie 6 tygodni zmieniają się w dorodne rośliny, wydają nasiona i zamierają. Kolejne pokolenia tych roślin mogą powtórzyć ten cykl do 3 razy w sezonie, a wiosną rozpocząć go od początku. Ale uwaga! Z każdym rokiem robi się ich więcej, do tego siewki pojawiają się w najmniej spodziewanych miejscach. Trawnik z rolki. Tego chyba nie trzeba wyjaśniać. Gdy zakładacie trawnik z rolki, efekt zielonego dywanu macie praktycznie od razu po rozłożeniu. Tymczasem w przypadku trawnika z siewu na gęstą darń musicie czekać co najmniej przez kilka tygodni. Mała architektura, inne konstrukcje i dodatki to jest również bardzo cenny element. Konstrukcje takie jak pergola, murki oporowe albo podwyższony warzywnik wizualnie wypełnią przestrzeń, zanim rośliny zdążą się rozrosnąć. Jasne, do zielonego ogrodu z prawdziwego zderzenia jeszcze daleko,
ale przynajmniej Wasza posesja nie będzie świecić pustkami. Kolejnym ważnym zagadnieniem są starsze, duże drzewa i krzewy. Wiele szkółek oferuje duże, starsze rośliny, w tym drzewa o wysokości ponad 3 metrów. Rośliny uprawiane w donicach przez wiele lat i co roku szkółkowane dobrze przyjmują się po przesadzeniu do ogrodu, w przeciwieństwie do kopanych z gruntu. Starsza, dorodna roślina, już uformowana, kosztuje trochę więcej niż młodziutka sadzonka, ale zdecydowanie warto w nią zainwestować. W końcu płacicie nie tylko za samo drzewo, ale przede wszystkim czas i środki włożone w jego pielęgnację przez wiele sezonów. Gotowy żywopłot z modułów ogrodzeniowych to rozwiązanie wręcz uosabiające ideę ogrodu dla niecierpliwych. Żywopłot z modułów ogrodzeniowych pozwoli w ciągu zaledwie jednego dnia otoczyć ogród szczelnym, zielonym parawanem, wyglądającym jakby rósł w danym miejscu od lat. Nawiasem mówiąc, moduły gotowego żywopłotu to faktycznie starsze krzewy, dotychczas uprawiane i formowane przez kilka sezonów w specjalistycznej szkółce. Gotowy żywopłot z modułów ogrodzeniowych w formie w pełni zasługującej na swoją nazwę jest na polskim rynku oferowany wyłącznie przez szkółkę Blomkowski. Znajdziecie tam wyłącznie zdrowe, gęste, w pełni wyrośnięte rośliny, uformowane w modułach ogrodzeniowych, gotowe do posadzenia jedna przy drugiej w formie zwartego żywopłotu. Co prawda na aukcjach internetowych i innych zbiorowych platformach możecie natknąć się na podróbki aspirujące do miana żywopłotu modułowego. Jeśli dacie się na nie skusić, to nie zdziwcie się, gdy zamiast fragmentu żywego, zielonego muru, otrzymacie kawałek drucianego przęsła ogrodzeniowego z rozpiętą na nim roczną sadzonką niewiadomego pochodzenia. Ewentualnie duży krzew, który co prawda żyje, ale tylko częściowo i delikatnie mówiąc nie prezentuje się zbyt korzystnie. Żywopłot modułowy w ogrodzie zakłada się równie szybko jak najzwyklejsze ogrodzenia w formie płotu z przęseł. Jednocześnie, pod względem ekologicznych i wizualnych korzyści, gotowy żywopłot z modułów ogrodzeniowych w niczym nie ustępuje tradycyjnym żywopłotom, które po latach uprawy osiągnęły już docelową gęstość i odpowiednie rozmiary. Wybór krzewów odpowiednich na żywopłot jest bardzo duży. Obejmuje zarówno rośliny liściaste, jak i wiecznie zielone, nie tylko iglaki. Każdy z nich ma nieco inne walory, a możecie się o tym przekonać w poście, do którego link zostawiliśmy Wam w opisie. Nie musicie ograniczać się do sadzenia modułów żywopłotowych wyłącznie przy ogrodzeniu. Idealnie nadają się również do wydzielenia stref wewnątrz ogrodu, jako ściany pokoi ogrodowych. Zaciszny kącik wypoczynkowy, otoczony żywym murem z labrowiśni, jadalnia na świeżym powietrzu ograniczona żywopłotem z owocującego drenia jadalnego, teraz osłonięty zieloną ścianą bluszczu, plac zabaw oddzielony od reszty ogrodu parawanem z czerwonego buka, to tylko niektóre z niekończącej się listy możliwości. Gotowy żywopłot z modułów ogrodzeniowych jest dostępny w formie wysokich roślinnych bloków, od 120 do 200 cm, jak i w znacznie niższej wersji, w sam raz na obwódki rabat i obrzeża ścieżek. Możliwości, jakie dają gotowe żywopłoty z modułów ogrodzeniowych, są niemal nieograniczone. Zwłaszcza, że możecie dobrać idealny gatunek rośliny żywopłotowej na dowolne stanowisko. Podmokłe, cieniste, suche, w pełnym słońcu, na kwaśnej glebie, po prostu każde. A więc podsumowując, po przeanalizowaniu różnych sposobów, jak błyskawicznie założyć ogród, dochodzimy do wniosku, że najlepiej zainwestować w starsze, podrośnięte rośliny. Trawnik z rolki, duże drzewa i gotowe żywopłoty. W ten sposób błyskawicznie osiągniecie w pełni zadowalający efekt, a jednocześnie w przyszłości unikniecie walki z nadmiernie rozpanoszoną, ekspansywną zielenią. Ja jak zawsze bardzo dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!